Jeśli chodzi o rywalizację solistów, tutaj za nami już zarówno program krótki, jak i program dowolny. Wiadomo już, że złoty medal w tej konkurencji wywalczył Włoch Luca Lucaroni, który wyprzedził Francuza Piera Meriela i Argentyńczyka Juana Francisco Sancheza. Jeśli chodzi o jazdę figurową na wrotkach, reprezentanci Polski, reprezentantki Polski tutaj w Świdnicy nie startują, a teraz już czas na kolejną reprezentantkę, tym razem Portugalka Daniela Sardinha. Po programie krótkim na piątym miejscu dzisiaj będzie starała się utrzymać tą pozycję. ...21 lat, w zeszłym i roku... I na początku podwójny aksel. Podwójny lód z potrójnym salchowem. Bardzo ładna, bardzo trudna kombinacja. Potrójny salchow. Trochę niepewnie lądowała. Piruet w pozycji wagi tyłem, bardzo ładnie wykonany. Podwójny aksel, podparła się nogą wolną. I już kolejny piruet. Bardzo dobrze wykonany. Potrójny Friedberger. Kolejny skok. Wydaje mi się, że podparła nogą wolną. Zobaczymy, czy na powtórkach to zobaczymy jeszcze. Zawodniczka swój program dowolny jedzie do utworu skrzypaczki Lindsay Stirling. I na koniec piruet w pozycji wagi. 21-letnia Daniela Sardinha. Dobry przejazd w dobrym tempie. Było kilka małych błędów.
ale piątą pozycję powinna utrzymać. Była mistrzyni Europy juniorek z 2013 roku, ósme miejsce na poprzednich mistrzostwach świata w Nowarze. Dla niej to jest debiut na igrzyskach, na World Games, światowych igrzyskach sportowych. No i pytanie, 2,7 punktu traciła po programie krótkim do trzeciej właśnie po tym pierwszym przejeździe Brazylijki Rafery Freitas. Brazylijka jeszcze będzie startowała. No i pytanie teraz, jak ocenili jej występ sędziowie? Ocena techniczna na poziomie 7,2,7,9, ocena artystyczna na poziomie 6,9,7,5. I na chwilę obecną zawodniczka zajmuje pierwsze miejsce. 302 punkty ma Daniela Sardinia. Blisko 10 punktów przewagi nad drugą na ten moment reprezentantką Chile Franciską Cabrerą, a teraz do startu przygotowują się kolejne cztery reprezentantki.